Chcesz coś załatwić w Midgardzie? Wiesz, póki jeszcze możemy. Freja i reszta wciąż przygotowują się do ataku, więc mamy czas. Czyli Groa kłamała, że w Ragnaroku będzie walczyć armia gigantów. Jest ich za mało, a ci, którzy się ostali, nie znają się na walce. Prawda? Prawda. Giganci stronili od walki. Byli rzemieślnikami, mieszczami, pewnie wszystkie armie czekają w swoich światach, aż zadmiemy w Gjallarhorn. Chyba liczyłem, że zobaczę je tutaj. Kiedy wszystkie wieże otworzą się naraz, zobaczysz tłumy. Odyn nie uwierzy, co mu zgotowaliśmy. Nie. Odyn miał czas, żeby się przygotować. Może i Groa go oszukała, ale jako Tyr poznał prawdę. Nie wolno go lekceważyć. Porywająca przemowa, bracie. Bardzo budująca. Wow! Walkirie się zmieniły. Witajcie. Hildiswini doniósł o waszym sukcesie. Dostosowaliśmy plany. Wszakże czym byłby Ragnarok bez Ragnaroka? Kto jeszcze się przyłączył? Widzę Walkirię. To odrodzone Walkirie. Cielesne i nieskażone, dzięki niemałej pomocy magii Vanów. Teraz to tarczowniczki. Nieźle. A twój brat? Poradził sobie. Elfy zawarły rozejm, by zjednoczyć się przeciw Asgardowi. To daje nam przewagę w powietrzu, a z armią Hel na czele... Co z Sindrim? Co z krasnoludami? Nie mamy od niego wieści, ale jest jeszcze czas. I myślę, że jesteśmy gotowi, by utorować drogę dla Ragnaroka. Skoro tak mówisz, to czym się tu martwić? Sigrun. Dobrze cię widzieć taką... żywą. A, tak. Ostatnim razem nie byłam sobą. Dobrze, że jesteście cali. Królowo, tarczowniczki wspomogą siły napierające z Alfheimu, Helheimu i Midgardu. Jesteśmy gotowe. Kratosie, Atreusie, Mimirze. Wybaczcie, proszę. O! Dobrej nocy. Freyo, zaplanowałaś ucieczkę z Asgardu? Liczymy, że wieże zabiorą nas też z powrotem do domu. A co jeśli nie? To każdy wie, na co się pisał. W naszym planie brakuje jednego. Dowódcy. Ten honor należy się tobie. Twoi ludzie cię szanują. A poza tym, walczyłaś już z tym wrogiem. Powstrzymałam szarże jego armii. Teraz to my szykujemy oblężenie. Potrzebuję w polu naszego najbardziej doświadczonego generała. Nie dbam o honor, ani o przepowiednie czy czempionów. Liczy się tylko o zwycięstwo. Freyo. Wiem, o co proszę. Po prostu... prześpij się z tym. Jesteśmy. Kratosie, twój namiot jest po prawej. Twój, Atreusie, po lewej. Mój? Młody żołnierz musi mieć namiot, nie sądzisz? Tak. Wow. Dzięki. Prześpi się z tą decyzją. Rano dasz mi znać, co o tym sądzisz. Przepraszam. Czy mogę pomówić z Mimirem? Nie wiem, co przyniesie jutro, ale jeśli to nasza ostatnia noc, to nie chcę jej spędzić, czując samą nienawiść. Opowiesz mi jedną z tych swoich bajeczek? O niczym innym nie marzę. Może poza tańcem, choć nie dotrzymam ci kroku.
Tylko moja droga, ja nie opowiadam bajeczek. Opowiadasz same bajeczki. Nie umiem się z tobą kłócić. Mogę tu dziś spać? Musisz się wyciszyć. Nie mogę. A więc coś ci opowiem. Jeśli usnę, obiecujesz, że dokończysz jutro? Teraz zamknij oczy. Był pewien starzec, co rąbał drewno dla wioski. Każdego wieczora ładował szczapy na plecy i zanosił je pobratymcom. Praca była ciężka, a on robił się coraz słabszy. Pewnego dnia zrzucił drewno z pleców, gdyż nie mógł dłużej znieść ciężaru. I wykrzyczał, by nadeszła śmierć. A kiedy? Śmierć przybyła. Ej, jako jedyna poznała się na moich wysublimowanych żartach. Równa z niej była babka, ale facetów nie umiała wybierać. Była wyjątkowa. Chciała chronić ludzi. Była tu
Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Czy moja prośba cię złości? Śmierć także jest częścią życia, mój drogi. Chcę po prostu być gotowa, gdy przyjdzie mój czas. Śmiertelnicy już tak mają. Cieszę się, że mi w tym pomagasz. Nic nie mówisz. Bo nie ma o czym. Cóż, powiedz cokolwiek. Lubię twój głos. Stos pogrzebowy. To nie byłby mój wybór. Nie? Zakopałbyś mnie na wieczność pod ziemią. Wtedy miałbym cię blisko. Wzruszające. Ile ukojenia widzisz w moich zwłokach. Próbowałeś już zadecydować o swoim końcu, co? To nie to samo. Inne okoliczności, ale cel ten sam. Wybiegasz za daleko w przyszłość. Zostało nam jeszcze dużo czasu. Chcę, żeby ta przyszłość nie była taka straszna, kiedy przyjdzie na mnie czas. Dla ciebie i naszego syna. Zawsze będziemy kroczyć razem. Zawsze będziesz częścią mnie. A ja zawsze będę częścią ciebie. Ale gdy odejdziesz, ta część umrze wraz z tobą. Fe. Świat bez ciebie. Nie. Końcem każdej miłości jest żal. A jednak kochamy. Pomimo przeciwności. Otwieramy na nią nasze serca. Kiedy stos się wypali i zbierzesz moje prochy, zrzuć je z najwyższego szczytu wszystkich światów. Zrobisz to dla mnie, prawda? Głęboki żal jest oznaką miłości. Otwórz swe serce na świat, tak jak otworzyłeś je dla mnie, a znajdziesz wiele powodów, żeby dalej w nim żyć.
Co się dzieje? Już pora. Będę na zewnątrz, ojcze. W wodzu. Miałyśmy nadzieję, że znów polecimy razem na bitwę, królowo. Ja też. Ale nie jako królowa. Jako siostra. Jesteś gotów? Tak. Będę waszym generałem. To będzie zaszczyt walczyć u twojego boku, generale. Ano, bracie. Będę tuż przy tobie. No? Co rozkażesz? Do świątyni. Generale? Ojcze? Generale? Generale? Wodzu. Ej, stary! Generale? Przybyłem na tę ziemię, by uciec od przeszłości. Zacząć od nowa. Lecz nie mogę się kryć. Nie pragnę tej wojny. Wycierpieliśmy swoje. Nie przywiodła nas tu przepowiednia. Nie wygra za nas walki. By wygrać wojnę, musisz być gotów poświęcić wszystko. Jeśli to jest cena zemsty, to trudno. Odyn już tak wiele nam wszystkim odebrał. Światy wycierpiały. Już dość. Bez względu na cenę. Zakończymy to. Dzisiaj. Jeśli odchodząc w blasku chwały zabiorę też Odyna, to będę gotowy. I cholernie uśmiechnięty. Zabroka. Thank you.
Jeśli Odyn weźmie się za Niflheim... Chcą powstrzymać Ragnaroka. Musimy zniszczyć te machiny. Nie najlepszy początek. Chwila. Igwie, nie ma czasu. Wiem. Poczekaj. Ingrid! No co? Mamy robotę. Wasza trójka, za nim. Atreus. Freya, za mną. Pilnujcie flank. Ruszamy do machin. Kente! Ostrożnie, bracie! Dostałeś mi flotę! Na pół! Nie zwalniaj! Nie, pani Niflheimu, nie wygląda dobrze. Mamy czas, musimy się... Nie! Angrboda! Wiedziałem, że przyjdzie. Będziemy później! Bada! Jaki mamy plan awaryjny? Nie mamy innego planu! Skupiamy się na machinach wojennych! Skaza Kryptura mówiłaś, że tylko sur triumfu kola! Obym się myliła! Ale oberwałeś! Wszystko ja? Drogowie z lewej! Machiny wojenne! Skierujemy je na skazę i całymi siłami uderzymy na miasto! Brzmi desperacko! Dobrze! Desperacja to nasz atut! Wolałbym olbrzymiego ognistego niszczyciela światu! Ale lepsza desperacja niż nic! Królowa Walkirii Odyna. To wszystko komplikuje. I to mocno. Śpieszmy się zatem. Uwaga! Bracie!
Tutaj! Jormungand! Dobrze go widzieć! Choć nie przybył za nami z Midgardu! Ciekawe! Przynajmniej zajmie Tora. Są głodni walki. Dobrze. Uwaga! Za tobą uważaj! Nie! Do diabła! Nie zwalniaj! Przynajmniej ta armia jest już martwa! To nic nie daje! Jej kierierzy wracają z Warhali, gdy tylko ich zabijamy! Wielcy giganci jednak tu dotarli. Wąż się zmienił. Tak, to prawda. Kiedy mnie nie było... nieważne, później. Więź Einherjerów z Valhallą. Muszę ją zerwać z pomocą sióstr. Ruszaj. Nadal nie widać krasnoludów. Sindri nas nie zawiedzie. Zaufajcie mu. Zwołaj kogo się da. Uderzymy na wieżę z Svartalfheimu. Co teraz? Jak sposobimy to przez Ragnarok? Machinami. A! Czas na desperackie środki? Spóźniłem się, wiem. Idzie twoja armia. Więcej krasnoludów za to nie zginie. Sindri, daruj sobie. Odyn zmusił je, by zbudowały te machiny. A teraz ja je zniszczę. Zanim to zrobisz, musimy obrócić je w kierunku skazy. No tak. Niech krasnoludy skądają pomidor. Ostrożnie, bracie. Zostałeś tu prostem. Go!
raczył się pojawić. Co teraz? Już nie będziesz nas wykorzystywał. Tego właśnie chciałeś? Nie czegoś takiego! Nie. Zamknij przed tym serce. Zamknij serce. Kto to jest? Midgardczycy. Odyn ich przyjął. Nie powinni tu być. Nie są żołnierzami. Odyn wysłał ich na śmierć. To wojna. I wygra ją ten, kto będzie gotów poświęcić wszystko. Co ty robisz? Synu, słuchaj uważnie. Odczuwasz ich ból, bo taki właśnie jesteś. I nie chcę, byś się zmieniał. Nigdy. Choćby nie wiem co. Ja myliłem się, Atreusie. Myliłem się. Otwórz serce. Otwórz serce na ich cierpienie. Tego chciała twoja matka. I ja tego chcę. Dziś, synu. Dzisiaj staniemy się lepsi. Ale co możemy zrobić? A, niech nie, ale bydlę. No to chyba wygramy. O ile nas nie pozabijają! Na co czekamy? Ragnarok tu jest. W końcu mamy szansę dopaść Odyna i... Wstrzymamy go. Ale nie przybyliśmy tu, żeby uśmiercać niewinnych. Przy skazie Hrimtura. Tam przebijemy mur. A co z armią? Atreus i ja tu aż nadto. Zginiecie tam. Możliwe. Ale w imię sprawiedliwości, a nie zemsty. Czy ta broń przebije skazę? Trzeba będzie się przekonać. Wy troje, zabierzcie ocalały w bezpieczne miejsce. Już się robi. Freja i ja postaramy się spowolnić Ragnaroka. Wcześniej nie był bezmyślny. Spróbujcie z nim porozmawiać. Odyn się nie wymknie. Jeżeli jednak nie ręczę za siebie. Wiem. Walcz! Nie! Nie! Chroń go! A ja pomogę pozostałym. Spotkamy się przy skazie. Ruszaj! Już, Atreusie! Sindri, uważaj! Trzymaj się za mną! Sam. Strzedłem do walki. Słuchaj! Chcę tylko... Zamilcz i walcz! Skjalfa! Odyn!
Midri! Muszę to kontrolować. Gdzieś mam czego chcesz. Niczego to nie zmieni. Naprawdę ci uwierzyłam, że nie musimy być wrogami. Tryt! Jesteś cała... Moja mama miała co do ciebie rację. Jesteś mordercą, tak jak twój ojciec, i chcesz nas wszystkich zabić! Nie, tylko Odyna! Sindri, nie! To przyjaciółka! Przyjaciele raczej nie sprowadzają zagłady na swoje ślady, Loki! Masz rację. Popełniłem kilka błędów. Nawet nie kilka, tak chcesz się wybronić? Nie bronię się. Chcę wszystko naprawić. A co ze Skjoldrem? Widziałaś go? Dlaczego pytasz? O co ci teraz chodzi? Odyn chce poświęcić tych Midgardczyków. Stoją wzdłuż muru jak żywe tarcze. Oni nie potrafią walczyć. Ich śmierć ma nas po prostu spowolnić. No i co jeszcze? Dlaczego miałabym wierzyć tobie? Ponieważ to prawda. Taki jest Odyn. Taki był od zawsze. Mamo, co ty tu robisz? Co... On poświęci wszystko, żeby osiągnąć cel. Midgardczyków, chłopaka, każdego z twoich bliskich. Liczyłam, że twój ojciec mu się postawi, ale teraz ty musisz to zrobić. Mamo, co ty mówisz? Tryt. Nigdy nie wątpiłam, że będziesz najlepszą walkirią, jaką widziały te światy. Ale nie dla niego. Rozumiesz mnie? Ale nasza rodzina... Bez Odyna znów nią będziemy. Tak naprawdę. To, co on robi, jest złe. Powiedział nam, że mamy tylko trzymać pozycję, że jesteśmy mu to winni. A! Podobno nie chcesz zginąć. No coś ty. Tata w życiu nie dopuści ich do dziadka. Więc idź z nimi. Ciebie posłucha. Gotowy znaleźć resztę swoich? Tak. Kocham cię, mamo. Ja ciebie też. Nareszcie. Strzelaj.
Jalfa!